limitowany, specjalny stand-up dla was. Specjalnie wybrane dowcipy, specjalnie wybrane kawały, z długim stażem. Bywalec maratonów uśmiechu, randek w ciemno i tańca z gwiazdami. Opadł po pierwszym odcinku, bo mu Iwona Pawłowicz wypierdoliła pałę. Drodzy państwo, człowiek, który jest nietuzinkowy. Kurwa, nie idzie minus się nie, nie wyróżnia. Przed państwem! Creepy Andrzej Kluczewski, wielkie brawa i panie! I panowie! Powodzenia Andrzej, wielkie brawa! Dobry wieczór, nie dziwcie się gadżetom, które przyniosłem, będą potrzebne. Tak. Przed chwilą było wspomniane o pewnej pięknej Karolinie. Muszę pan wyjaśnić, że imię nie jest u dziewczyny takie istotne. Istotne jest, żeby w momencie jak zaczyna dochodzić, wykręciła ze szczęścia stopami żarówkę w żelandaru. To jest tylko istotne. Na występie miał się pojawić mój przyjaciel, ale on się nie pojawi. No, po prostu miałem żałobę, pogrzeb itd. Tak. Tłumaczyłem dziadowi, chłopie, prezerwatywa nie zapewnia 100% bezpieczeństwa na całe twoje pieprzone życie. Szedł do swojej dziewczyny po ulicy, szczęśliwy jak młody szpak, najebanie. Miał poprawnie założoną gumkę. No, ale zajebał go autobus, także... No, niespecjalnie się pojawił, nie? Teraz dalej. Wybierałem się do Poznania, tak? I postanowiłem, że muszę się do tego jakoś przygotować. Nadkańcowi obiecałem, że jeżeli się tu będę mógł pojawić, to z radości ucałuję koziołki słynne poznańskie w Dubsko. I dzisiaj z tego powodu mało nie dostałem w pierdol, tak. Znaczy nie na ratuszu, bo by mi się nie chciało wyjść. Ale na kolegiackim placu są takie, no nie? Tak. Ale tak, 2 tygodnie przed przyjazdem pojechałem do was cholerne 4 godziny z kawałkiem pociągiem Intercity, tak. Patrzyłem jak urzeczony wyświetlacz, bo tam było 130 km na godzinę, 140. Tak mi się to kojarzyło jedynie z momentami, kiedy dochodzę. No też taki mam licznik, tak, wtedy. I kupiłem sobie książkę do podróży, bo byłem fałszywie ciekaw, jakie będą reakcje ludzkie. Tylko, że ktoś mi wykupił sekcję zwłok, bo miałem ochotę kupić sobie książkę sekcja zwłok. Tak, jest taka i czytać to kurwa na głos. I zastanawiałem się, po jakim czasie ludzie spierdolą z przedziału. Ale kupiłem sobie książkę, polecam, socjopaci są wśród nas, czyli kurwa ja sam. I w tym momencie patrzę w przedziale, siedzi mamucha z jakimś bąbelkiem, siedzi jakaś również stara baba, no taki sobie w sumie skanny sen, ale w sumie w Fritzle nie trzymałby jej w piwnicy, ten z Austrii, bo miał ciekawsze zajęcia, 13-letnią córkę, nie? To też wziąłem, otwarłem tę książkę i czytam. O, na przykład tutaj ten przedział, taki, po prostu macie fragment. Chcecie? Tak, tak. James zobaczył na ulicy kobietę i zaczął się szyderczo do niej uśmiechać. Po czym dodał, i na chuj spierdalasz, przecież i tak cię dogonię. Po czym podniosłem wzrok i zauważyłem zawiedziony, że wyszła matka z dzieckiem, ciągnąc go za dłoni. Po czym starucha wyszła za chwilę, no mogłem wyłożyć kopyta po prostu na sąsiedni stół, tak? Tak, dokładnie. Teraz tak, na to przyjdzie później pora. Nie uwierzcie, ale po prostu przyjdzie pora. To jechało z Krakowa, tak. I to ma sens, głęboki sens. To jest coś, co używaliście i naprawdę nieraz. Też pewnie używałaś dzisiaj, piękna dziewczyno, chociaż raz, tak? To jest tak zwana slaj taśma, ale nie dajcie się cholera zwieść. Bo wczoraj, podcierając się czymś takim, doszedłem do odkrywczego po prostu wniosku. Mój pies spierdolił, kiedy wrzasnąłem eureka, sru! Po czym doszedłem do wniosku, że jeżeli się papier odwija w tą stronę, to jest to kurwa papier dla praworęcznych. Ale
Jeżeli się odbija w tą stronę, to jest to papier dla leworęcznych. Więc zastanówcie się wcześniej, w jaki sposób pakujecie na uchwyt slajd taśmę. Albo idziecie gdzieś na dworzec, albo do miejsca publicznego, to się zastanów jeden z drugim, czy jesteście, kurwa, mańkut, czy praworęczny. Więc nie macie prawa użyć slajd taśmy, tak? Teraz tak, takie pytanie zasadnicze. Jesteś praworęczny? No chyba tak. No chyba tak, no to masz. Ja mówię poważnie, no weź. To jechało z Krakowa, nieużywane. Słowo, tak? Dokładnie. I żeby było weselej, jest remont. Przeklinam każdy wolny dzień, ponieważ mam coś takiego, że mam od samego rana. I żeby było śmieszniej, po prostu to jest autentyk. Rozmowa z wczoraj około godziny 9. No bo dziś rano jechałem do was, no więc to jest koło 9, rozmowa z wczoraj. Na 14 miałem do pracy. Puk, puk i przychodzi mi facet i mi ładuje się do mieszkania. Ale o co chodzi? Bo nie będziesz mógł srać i szczać nic. No dobrze, ale nie pomyślałem, że on mi łazi po mieszkaniu i zagląda do mojego własnego sracza. Znaczy co? Aha, czyli stąd nie mogę nic wysrać, bo was gówno moje zaleje. No tak, bo nas twoje gówno zaleje. A jak się będę chciał tutaj szczać? Nie uwierzycie, gościu poszedł do mojej własnej kuchni i pokazał mi ręką zlewo zmywak w kuchni. No to na przykład tu się odejszczysz. Ja rozespany rzuciłem do niego hasło. No zaraz, a jeżeli ktoś nie ma kutasa? No w moim domu jeszcze po prostu kobiety mieszkają, więc sobie wyobraziłem, jak ona ma to biedaczka zrobić, skoro no są jakby ubogie trochę w tym temacie, tak? I to jest autentyczna rozmowa ze wczoraj. I mam nadzieję tylko tyle, że moja matka kochana, śpiąca w dużym pokoju, na pewno spała i nie słyszała tej durnej rozmowy. I tak poszedłem postawić kloca do sąsiadów, no ale... Tak. Teraz dalej. Wspomnę później coś jeszcze na temat tym bardziej Poznania, bo poszedłem dotrzymać słowa Natkańcowi i na plac kolegiacki próbowałem podcałować w dupę te rzeźbione po prostu koziołki. Tak. I zaczął wściekły tłum poznaniaków za mną ganiać. Zostaw go, zboczeńcu! Chcesz wryj? Chcesz wryj? No to odpiąłem, prawda, spodnie. No to weź tylko mi go, kurwa, nie ugryź, tak? Tak. Poza tym tak. Kobiety, zasługujecie na bardzo różne komplementy, nie? Nie wiem, czy kiedykolwiek usłyszałaś od swojego faceta, że masz bogate wnętrze, ponieważ nerki chodzą po 10 tysięcy na przestrzeni. Ja akurat od mojego pewnie tak. Serce 2 miliony. Więc się zacznij bać. A po drugie tak. Kiedyś było coś takiego, że znalazłem przepiękny obrazek w internecie, gdzie było napisane, gdzie był po prostu ojciec, który doradzał synowi: nie ufaj kobietom, bo jeżeli coś krwawi 4 dni, ale nie umiera. Tak. Gry planszowe z kobietami, czy mają sens? Mają. Uwielbiam grać z kobietami w szachy. No nie wiecie co? Goniec skacze na królową, królówka bije konia, tak. Jakbyście zauważyli, jestem gładko, cudownie ogolony. Występowałem kiedyś w klubie w Krakowie dla emigrantów. Po rosyjsku to kompletnie odjazdowo brzmi. Wytłumaczyłem im, że tam jeżeli coś znajduje się u kobiety między nogami, to za cholerę nie powinno się tego nosić na twarzy, tak? Dlatego jestem gładki. No trudno, żeby tak. Poza tym, jeszcze jest coś takiego, że jestem podróżnikiem. I w Wenecji na przykład, w jednym i tym samym pokoju, w hostelu, spotkałem Chinkę Pekinkę. Nie dość, że małe to, krótkie to, w dodatku kompatybilna wysoce,
i jej tłumaczę. Po angielsku, no, listen me please. Everything on this planet we have made in China, yes? Yes, made in China. Dalej nie rozumie laska, o co mi chodzi. Your father is Chinese, mother is Chinese, and you girl, you too are made in China, yeah? Ty też jesteś zrobiona w Chinach. No, przestała się w sumie śmiać, tak? I jeszcze było wcześniej wspomniane o, że tak powiem, narodzie wybranym, bo było. Jest coś takiego, że Comedy Lab krakowskie, to słynne, mieści się na Kazimierzu. I tam są ciągle wycieczki. I teraz tak, wypuściłem się tak, jak nigdy w życiu mi się nie zdarzyło. Bo przyszedłem i się pytają, gdzie byłem, gdzie tym razem wakacje. No mówię, że tego, wybieram się teraz do Ziemi Świętej. I ożywiła się przy barze stojąca dziewczyna, pijąca drinka. Podobnie piękna jak ona. I teraz tak, ożywiła się. No ja tłumaczę, że po prostu nie będę podrywał żadnej dziewczyny w Izraelu, bo ona ma pistolet w torebce. I ta dziewczyna przy barze potakuje. Ja dalej nie rozumiem, o co chodzi, kto to jest. Po czym tłumaczę, że no, podoba mi się ten kraj, bo dziewczyny służą 2 lata w armii i ta dziewczyna potwierdza. No masz rację. Jedna moja przyjaciółka lata myśliwcem, a druga jeździ czołgiem. Dalej nie wiem, z kim rozmawiam. Po czym się pytam tą dziewczynę, jeżeli będę w Tel Awiwie, czy ja mogę powiedzieć do dziewczyny, palę się na twój widok, niczym krzak na widok mojej rzesza? Śmiech tej laski zagłuszył totalnie wszystko w lokalu. I to jest autentyk, żeby było śmieszniej. To jest naprawdę autentyk. A jeszcze się było wspomniane o AliExpressie. Kupiłem takie 2 męskie maszynki do golenia, takie ale się okazało, że są do dupy, no nie bardzo, kupiłem, tak? I były 2 przyjaciółki, które się spotykałem równolegle. Wybaczcie, tydzień ma 7 dni. Trudno się ograniczać do jednej kobiety przez wszystkie 7 dni, tak? I one nie wiedziały o sobie, no więc chuj. I w tym momencie jedna leżała w szpitalu na ginekologii. Faceci czasami też tam trafiają. I doszłam do wniosku, że jest Mikołaja. Obie z nich dostały te męskie maszynki do golenia. Tylko że potem zadzwoniłem i zapytałem, czy one się sprawdzają. Jedna tylko stwierdziła, no wiesz, Andrzejku, chciałam spróbować, ale poszły z niej dymy. No zwątpiłem, żeby ją poznać bliżej. A druga stwierdziła, no wiesz, Andrzejku, goli i to dobrze goli, ale zbyt delikatna jak dla mnie. Teraz tak, nie wiem, czy słyszeliście, ale połowę narodu w Krakowie słyszało na temat skunksa. I ludzie w tym ukraińskim komediowym klubie też słyszeli na temat skunksa. Bo jedna z przyjaciółek kupiła sobie skunksa. Uznałem, jebło lasce na mózg. I dzwonię i się pytam. Na chuj ci ten skunks? Andrzejku, ty nie masz pojęcia, jak on doskonale liże. Ale idiotko, coś ty zrobiła z tym paskudnym zapachem. No wiesz, Andrzejku, 2 dni żygał, potem przywyknął. Tak. Po trzecie, jeszcze jest coś takiego, że jest jedna cudowna korporacja, tak? Frytki tam dają, tak? I obiecałem Małgosi, że wspomnę o tym. To jest fakt autentyczny. Spotykaliśmy się rok czasu tego, po tym jak rzuciłem do niej propozycję, do typiary, którą zobaczyłem pierwszy raz w życiu na oczy, w pierwszej godzinie pracy. Czy poszłabyś ze mną na randkę z pakietem poszerzonym atrakcji towarzyszących? I żeby było śmieszniej, poszła. I później spotykamy się tego, przychodzi do mnie na flaszkę, może alkoholu i ona mi płacze. Gośka, co się dzieje? Jesteś w ciąży? No chyba kpisz, skoro my się w ogóle nie ruchamy. My się tylko przyjaźnimy. To więc w czym ty masz problem? Bo wiesz, Andrzejku, one się wszystkie w tym McDonaldzie pytają, jaki ty jesteś. Gosia, no ja lubię alkohol, lubię zwierzęta, lubię dobre ciasto.
Andrzejku, one chcą wiedzieć, jaki ty jesteś. No wiesz, tego. Gośka, to im opowiedz, że się po prostu ruchamy, pierdolimy na parapecie, na lampie, jak dwie pieprzone muchy w łazience, na żywandolu, wszędzie, na moim dywanie, pies nam pomaga. I dobra, przychodzę do pracy, do McDonalda na drugi dzień, faceci tak na mnie patrzą. Dziewczyny chcą mnie zabić wzrokiem, taka pierdolona po prostu zabić. O co chodzi? Przecież ja nawet nie widziałem w życiu, jak ona wygląda bez ubrania. Po czym przychodzi za jakiś czas do mnie do domu i ona znowu mi kwiczy. Gosia, o co ci chodzi tym razem? Bo wiesz, Andrzej, ja ich nienawidzę. One chcą cały czas, żebym im coś opowiadała, jakieś relacje na żywo. Gośka, ale to jest jakiś problem? Ale przecież, Andrzej, my nic nie robimy ze sobą. A to może by wypadało wreszcie? Szkoda gadać. Najgorzej było na przykład, jak czegoś nie zrozumiałem, jak wracałem z Berlina Flixbusem. Wy nie macie żadnego pojęcia, wy tutaj ludzie, ale stoję w Berlinie i słyszę, jak speaker głosem przypominającym rozkaz kurwa rozszczelania zapowiada Flix, znaczy się Polnisches Bus. O. Polnisches Bus nach Breslau ist wartet Bus Haltestelle 9. A za chwilkę ten sam głos. Polnisches Bus nach Wrocław ist wartet Bus Haltestelle 9. I tak zapowiedział kolejno. Katowic, Kolberg, Danzig i tak dalej, włącznie z Wartburgiem. Zacząłem się bać, jaki tu film kręcą. Spuszczą dobre manny, spuszczą pilczury, nie wiem, o co chodzi. Mało tego, żeby było weselej, dalej mi po nocach się śni głos mojego nauczyciela od historii. Bo moja uczelnia różniła się od Śpiewalandu tym, że tam mieli normalny personel. U nas kurwa nie był. Tak, bo mam wspomnieć o nauczycielu. Nauczyciel od historii ciągle mi krzyczał na mnie. Andrzej, czego ty do cholery nie rozumiesz? Średniowieczni rycerze walczyli mieczem, ale umierali od pochwy. Sobie wyobraziłem, że on co tym mieczem macha nagle pśną? O, odpina pochwę i napierdala. Nie. Okazuje się, że dopiero się potem dowiedziałem, że istnieją choroby weneryczne. Większość chorób dzisiejszego świata wywodzi się ze stresu. Ale weneryczne są odrobiny przyjemności. Dokładnie. A po drugie było jeszcze wcześniej wspomniane o blacharach. Jeżeli ktoś wam kobiety powie, ty blacharo, to się nie obrażajcie. Bycie blacharą ma stuletnią wielowiekową tradycję. Bo przecież, jak były wyprawy krzyżowe, prawda? Rycerze jechali do Jerozolimy czy coś, wytukli całe miasto i ocalały tylko kobiety. To rycerzowi się nawet nie chciało zbroi ściągać. Odpinał klapkę gdzieś tam na dole i kobieta się tukła o tę blachę, no więc blachara, tak? Najczęściej, jak idę na przykład na spotkanie, to w ostatnim czasie mam takie szczęście, że jedna czy druga dziewczyna odwozi mnie do domu samochodem. Fajnie, nie? No więc w tym momencie ja nie jestem blachara, ja jestem blacharczyk. No tak. Na to wychodzi, że tak. Już! Tak. Brawo! Przeżyjecie i to. Ale tak. A dodam, że najgorsza jest jaskra odbytu. Co oznacza, że nie widzę jutro swojej dupy w pracy.